Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Walter Wiesław Gołębiewski. Jestem prezesem Światowej Rady Badań nad Polonią. Mieszkamy od 40 lat w Stanach Zjednoczonych, obecnie na Florydzie, a moja wizyta tutaj wiązała się z zakończoną konferencją na temat kształtowania świadomości narodowej, emigracji młodego pokolenia po prostu na obczyźnie. Ja chcę tu podziękować, bardzo podziękować profesorowi Nowakowi, ponieważ no, jest bardzo, bardzo znany w środowiskach polonijnych. Wiemy, jaki wkład jest pana profesora w ten cud wyborczy 2015 roku, bo my ten sam cud w Stanach Zjednoczonych żeśmy niedawno przeżyli. Nie wiadomo, jak jeden i drugi się skończy, dlatego że my dzisiaj mamy bardzo podobną sytuację i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, gdzie liberalizm lewicowy tak daleko zaszedł w tym kształtowaniu świadomości narodowej, że praktycznie myśl konserwatywna nie może się przebić. Dzisiaj, proszę mi wierzyć, proszę Państwa, nie ma możliwości, żeby profesor historii o spojrzeniu konserwatywnym miał wykład na Uniwersytecie Amerykańskim. I to, co pan profesor powiedział o Unii Europejskiej i o tej wystawie, no to idealnie taki sam klimat dotychczas panował przez te dekady Obamy. Zdarzył się cud i tu, i tam. Teraz jest ten okres kto kogo, bo taką samą opozycję, takich kijowskich, takich schetynów, to my mamy na setki też w Ameryce. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że teraz odbywa się komisja w parlamencie amerykańskim, która chce udowodnić, że Władimir Putin tak bardzo pomógł Trumpowi w wygraniu wyborów, no, że jest poważne pytanie, czy nie doprowadzić do impeachmentu nowego prezydenta. Trump jest twardy, Trump, mam nadzieję, że pokona tą sytuację, ale proszę sobie wyobrazić, jak się czują Polacy, którzy trochę znają historię Europy i dobrze wiedzą, że Władimir Putin byłby ostatnim, który by popierał Trumpa. Dla niego Hillary Clinton była 100 razy lepszym rozwiązaniem, bo ten jej reset i to te kpiny jeżdżenia do Moskwy, prawda, i klepania się po ramieniu, to właśnie dały efekt zamknięcia projektu w Polsce, w Czechach, ale to inny temat. Przepraszam, że ja chcę podziękować panu profesorowi za tą pierwszą część również, dlatego że wkład emigracji w ogóle w odzyskanie niepodległości to jest strasznie ważny temat w kształtowaniu tej świadomości narodowej. My w przyszłym roku mamy stulecie odzyskania niepodległości i już na tej ostatniej konferencji ustaliliśmy wstępnie temat, że temat międzynarodowej konferencji to będzie wkład emigracji w odzyskanie niepodległości. Bo sprawa Ignacego Paderewskiego, że potrafił przekonać Wilsona, żeby ten z orędziem w okresie I wojny światowej wystąpił przed parlamentem amerykańskim i przekonał właściwie parlament amerykański, że musi powstać wolna, niepodległa Rzeczypospolita. Budowa armii błękitnej, Halera i tak dalej. Dziękuję bardzo. Ja tylko jednym słowem nawiążę do tego, o czym pan powiedział. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo, ale chcę podziękować obu panom, którzy nagrywają to spotkanie, bo jeśli dociera coś z tego, co próbuję robić, co państwo przekazują do ludzi z zewnątrz, do właśnie emigracji, do Polaków za granicą, to właśnie dzięki panów pracy. Także bardzo serdecznie chciałem panom podziękować.
A mam pytania dwa. Proszę wyjść tu pokazać się, bo inaczej to pan nie widzimy. Gdzie pan mówi? Muszę pana też widzieć. Proszę mówić, spokojnie. Ja mam pytania dwa, bo zakładam, że pan profesor jest bardzo mądrym człowiekiem, więc na pewno panu coś się mówi, a nawet wiele, o postać takiego XVIII-wiecznego francuskiego historyka, a zarazem arystokraty i faktycznego ojca komunizmu, jakim był Henri de Saint-Simon. Czy we wspomnianym przez pana domu europejskiej historii jest on też, ta postać równie dobrze, to znaczy no, dla nas źle, ale czy tam, w tej eurokomunie, jaką jest Unia Europejska, jest tak pozytywnie przedstawiona dla tej całej elity brukselskiej? Jeśli tak, to czy Polska nie powinna odpowiedzieć adekwatnie, a mianowicie przedstawić, wspomnieć o tej postaci jako o ojcu najbardziej zbrodniczego systemu na świecie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja kojarzę dwóch Saint-Simonów. Jeden to markiz, który zostawił po sobie wspaniałe pamiętniki opisujące życie na dworze króla Ludwika i chyba nie jego pan miał na myśli, a drugi to jest XIX-wieczny Saint-Simon, twórca socjalizmu utopijnego, rzeczywiście totalitarnej wizji socjalistycznego społeczeństwa doskonałego. Ale proszę się jakby nie niepokoić, nie ma na Saint-Simona miejsca na tej wystawie, bo powiedziałbym, kluczowym założeniem tej wystawy, tej wizji jest skrajne uproszczenie, prymitywizm. Komunizm wystarczy, że ma Marksa. Już na Saint-Simona nie ma miejsca, czy na Fouriera, bo było paru takich socjalistów utopijnych, powiedziałbym, z wizjami może nawet gorszymi, czy bardziej niebezpiecznymi. Słucham? Nie, nie ma. Nie ma, wystarczy Marks. Marks, a potem później Lenin czy Dzierżyński jako pozytywni bohaterowie. Także ja nie dostrzegłem Saint-Simona. Tam jest wszystko uproszczone do takiego stanu, że jest, jak mówię, jak konstrukcja cepa. Pan profesor już o tym napomknął, jak oceniać właśnie tych, którzy służyli w zasadzie formalnie zaborcom, ale jednak mieli pewne osiągnięcia. Ja tu myślę zwłaszcza o tych, którzy byli poddanymi cara. Mieliśmy wielu takich, no i żołnierzy, i inżynierów, naukowców. I czy się uda ustalić jakieś jednolite kryterium? Czy możemy o danym możemy powiedzieć człowieku, że on się pozytywnie zapisał, powinniśmy się nim chwalić, a o innym nie? Czy są jakieś precyzyjne kryteria? No choćby ja tutaj jeszcze, pan profesor o tym nie wspominał, był taki Zglinicki, twórca tego wielkiego zagłębia naftowego na Morzu Kaspijskim. Z tym, że no, był w służbie carskiej, ale z drugiej strony te pieniądze, które on zdobywał, przeznaczył na kasę Mianowskiego. I nazywamy go również polskim Noblem. No właśnie mi chodzi o to, czy to jest sprawa taka jednoznaczna, czy każdą postać trzeba bardziej szczegółowo analizować, żeby wydać właściwą opinię. Bardzo dziękuję za to mądre i potrzebne pytanie, na które nie mam niestety łatwej odpowiedzi. To znaczy uważam, że każdy wypadek trzeba próbować analizować uczciwie, odrębnie, patrząc na najrozmaitsze aspekty działania człowieka. Nie jest łatwo taki jednoznaczny werdykt, bo często ludzie służący zaborcy, robiący pieniądze, interesy na służbie zaborcy, wykorzystywali, tak jak na przykładzie z Glinickiego pan to pokazał, te pieniądze na rzecz polskiej kultury, na rzecz pomocy społecznej specjalnie adresowanej do Polaków. Zresztą, no, gdyby nie była adresowana do Polaków, tylko w ogóle do ludzi potrzebujących, też jest to godne
przecież pochwały, choć nie wiąże się rzecz jasna z postawą patriotyczną. Ale w warunkach zaborczych bardzo często mamy takie właśnie mieszane sytuacje. W przypadku przedsiębiorców, ludzi, dla których, czy techników, inżynierów, naukowców, dla których ważna była pasja własna, można powiedzieć, twórcza. No, chcieli realizować ten potencjał, który w nich tkwił, prawda? Że przy okazji wzmacniali imperium, które zniewalało Polskę, to, no, to był jakiś skutek, można powiedzieć, dla nich uboczny. Po drugie, chcieli żyć, no, w miarę dobrze, godnie, zarabiać pieniądze legalnie, tak jak można było. I wiele przecież takich karier było, dużo bardziej błyskotliwych niż te, które tutaj opisywałem. Ale jest jeszcze trzecia sprawa, to jest właśnie co z tymi pieniędzmi, z tym potencjałem robili w związku z wciąż niewygasłą sprawą polską. Czy pomagali właśnie, czy dzielili się tym talentem, tym bogactwem, z tego talentu wynikającego, z polską społecznością. Bardzo często możemy znaleźć takie właśnie przykłady i wtedy na pewno wstrzymywałbym się z wyrokiem potępiającym, krytykującym. No to jest zagadnienie, można powiedzieć, najwyraziściej streszczone w naszej arcypowieści XIX-wiecznej, w Lalce. Zagadnienie, które do dzisiaj przecież budzi kontrowersje. Pamiętam świetny esej znakomitego poety Jana Polkowskiego, który całkowicie odrzucił jakby tę moralność Lalki. Nie mówię o tytułowej bohaterce, tylko chodzi mi o opowieść, o Prusa i o Wokulskiego, jako w gruncie rzeczy moralność kolaboracyjną. Ale przecież wielu z nas, bardzo wielu, uważa inaczej, że Wokulski jest postacią tragiczną, ale na pewno nie taką, którą należałoby potępić. Więc ja nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Ja akurat Lalkę, powieść, bardzo lubię i uważam Wokulskiego za postać tragiczną, choć nie odmawiam nikomu prawa do wyważenia takiego sądu, z którego wyniknie krytyka, potępienie kogoś, kto dorabia się na wojnie służącej poszerzeniu imperialnego panowania Rosji. Ja bardzo króciutko, ja mam tylko propozycję do Państwa. Po co jeździć do Brukseli? Proponowałabym, proszę Państwa, odwiedzić Muzeum Warszawy, niedawno otwarte na Starym Mieście w Warszawie. Wyszłam z tego muzeum ogromnie zasmucona. To tylko taka moja propozycja, ciekawa jest. Ale mówi Pani na Rynku Starego Miasta, tak, Muzeum Historii Warszawy? Tak, oczywiście, Muzeum Warszawy. Nie byłem, więc teraz po odnowieniu. Tak, więc moja propozycja jest, żeby odwiedzić jak najszybciej i nie ma potrzeby wyjeżdżać do Brukseli. Wyszłam naprawdę ogromnie smutna z tego muzeum, tak, ogromnie. Jest wyeksponowany portret Bieruta, portret cara Aleksandra I, ale to nie tylko. Nie tylko to, czym byłam zszokowana. To bardzo proszę odwiedzić i zobaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tam chyba pan, przepraszam, pan doktor Jabłonka. Proszę, proszę bardzo. Krzysztof Jabłonka. Ja od razu uzupełnię drogiemu koledze. Proszę się. To muzeum nie jest Muzeum Historii, ono jest Muzeum Warszawy. Słowo historia razem z sensem tego muzeum wypadło, co było wielkim szumem tu w Warszawie. I jak wiecie Państwo, na naszych kościach czy na naszych protestach wymuszono właśnie coś takiego, co już historią nie jest, żeby było łatwiej te rzeczy jakby przepychać. Natomiast bardzo dziękuję za ten pomysł, żeby u nas stworzyć rzeczywiście, tamto nazwać labiryntem, a nie żadnym domem, gdzie się można łatwo pogubić. Jeszcze ciekawsze miejsce. Czasami słowa celne bardzo dobrze przekuwają te balony. A u nas starać się stworzyć wspólnotę. I tą wspólnotą pierwszą, jaką ja napotykam, jest wspólne obchodzenie niepodległości. My jesteśmy tak zafascynowani naszą Polską, że nie dostrzegamy, że jeszcze 18 narodów też wybiło się, niektóre na krótko, ale jednak. Przeżycie razem z nimi, nie obchodzenie, nie okadzanie, daje siłę, którą możemy odsłonić.
Nie ma narodu w Europie, który by przez inny naród nie był podbity. Zrobiłem ostatnio remanent. Jedynym państwem, które przetrwało od czasów Cesarstwa Rzymskiego, jest Republika San Marino. Cała reszta, ktoś kiedyś ją podbił. Taka pchła się mogła. San Marino, przypominam. Słucham? Tak, Dania jest, no, była podbita w II wojnie światowej. No była, no, była. Więc jednak ona się nie uchowała, ale ma pani rację, Dania jest na trzecim miejscu. Z Francją są problemy, bo ona zawsze gdzieś, ale niemniej potem to już każdy każdego. Ale przypomnę jeden przykład patriotyzmu szczególnego, bo w sporcie. Otóż na olimpiadzie w Sztokholmie, jeśli ktoś ma długą pamięć, to jest to 1912 rok, Polacy defilowali pod carską flagą, bo nie było innej. Czesi się zbuntowali i dostali wtedy te kółka de Coubertina. Pierwszy raz zresztą, na ich, jakby na ich potrzebę. Jest fantastyczny jeździec. Nie mogę odpowiedzialnie podać nazwiska, bo wyleciało. No niestety nie jesteśmy komputerami. Który wygrywa cały parkour. Na ostatniej przeszkodzie, słuchajcie, pada z koniem razem. I nie dostaje medalu Złotego Rosja. Król szwedzki ufundował własny medal, zaniósł mu do szpitala. I coś mi się wydaje, że był to celowy chwyt naszego jeźdźca. Patriotyczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to słuszne przypomnienie także w związku z naszą rocznicą za rok w 2018. Żebyśmy pamiętali o idei niepodległości, którą dzielimy z innymi narodami, dla których ta sprawa też jest ważna. Ja podkreślam jeszcze ten drugi aspekt i trzeci, to znaczy może w hierarchii pierwszy i drugi. Pierwszy to jest chrześcijaństwo, bez chrześcijaństwa nie ma Europy. I tutaj myślę, że powinniśmy znaleźć sojuszników nie tylko w Polsce. No i kultura, bo Europa bez kultury no też wydaje mi się nieco kaleka. No jeszcze dwa inne bym także wymienił oprócz tego patriotyzmu, czyli narody, bo Europa bez chrześcijaństwa, bez narodów, czyli bez patriotyzmu, bez kultury, ale także bez technologii i cywilizacji swojej, to jest też ważne, to o czym dzisiaj mówiliśmy, i bez ekonomii. Europa stworzyła pewien model rozwoju ekonomicznego. To, co łączy wszystkie te elementy, a czego nie ma w ogóle na tej wystawie, o której mówiłem, to jest jedno słowo – wolność. W tym muzeum, w Domu Historii Europejskiej, nie ma żadnej uwagi poświęconej historii wolności. A nasz kontynent, jeśli coś wyróżnia, jakiś wspólny mianownik tych wszystkich spraw, o których przed chwilą mówiłem, to jest właśnie wolność, ale to muzeum, ten Dom Historii Europejskiej jest dokładnie symbolem zniewolenia, zniewolonego umysłu. Dlatego trudno się dziwić, że nie ma w nim wolności. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Tak, oczywiście.